Dzień dobry, witam serdecznie. Moje nazwisko Jan Żuraszek. Znajdujemy się obecnie w Dębnie, w województwie zachodniopomorskim. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Państwu kombajn marki Rostelmasz, model Nowa 330. Jest to kombajn przeznaczony do gospodarstw rodzinnych, gospodarstw powiedzmy małohektarowych, do około 100 hektarów. Kombajn wyposażony jest w header 4-metrowy. Bardzo ważną zaletą tego headeru jest mechaniczne poziomowanie samego headeru, zarówno poprzecznie, jak i wzdłużnie. Dzięki temu mamy bardzo dobre kopowanie terenu. Oczywiście header z listą tnącą i przekładnią marki Schumacher. Kombajn Nowa wyposażony jest w bardzo duży, jak na tą klasę, bęben mucący 600 mm. Przy dużym kącie opasania klepiska 154 stopnie. Daje to nam bardzo dużą powierzchnię tego klepiska, 0,93 m2. W tej klasie, tak jak wspomniałem, jest to bardzo dobry wynik. Kombajnowa napędzany jest silnikiem Cummins, który generuje moc 175 koni mechanicznych. Kombajn Nowa 330 cechuje się bardzo dobrą jakością czyszczenia ziarna. Zawdzięcza to bardzo dużej powierzchni sit, 3,59 m2. Wentylator jest to wentylator jednosekcyjny, napędzany 6 łopatkami, czyli tutaj też wystarczająca siła wydmuchu, aby oczyścić ziarno ze wszystkich plew. Witam, nazywam się Kamil Kmieć, prowadzę gospodarstwo rolne w miejscowości Smolnica, gmina Dębno, powiat myśliborski. Moje gospodarstwo liczy 185 hektarów, 100 hektarów to jest produkcja zbóż, pszenicy, rzepaku, jęczmienia i owsa, 85 hektarów to jest produkcja kukurydzy na ziarno. W tym roku w połowie lipca zdecydowałem się na zakup kombajnu marki Rostelmasz od firmy Korbanek, modelu Nowa 330. W poprzednich 3 sezonach posiadałem kombajn Neff Holland TC490. W porównaniu między marką Rostelmasz a Neff Holland jest o wiele, moim zdaniem, lepiej. Wydajność kombajnu Nowa przy pszenicy, wydajności 5 ton z hektara w tym roku, wyniosła 1,5 hektara na godzinę. Moim zdaniem jest to dobry efekt w tym roku. Na taki mały kombajn wydajność ma sporą. Spalanie paliwa mieści się w granicach 15 litrów na hektar. Także myślę, że to też jest bardzo ekonomiczne przy tym kombajnie, przy takim przerobie hektarów na godzinę.